Cześć. Hej. Dziś już 8 dzień naszej nowenny do świętego Walentego. Przedostatni krok w naszym doskonaleniu w miłości. Już jutro walentynki. Zacznijmy od prośby. Prosimy Cię, Panie, abyś pokazał nam dobro, jakie jest w każdym z nas. Pokaż nam, jak możemy stawać się darem dla siebie nawzajem. Dochodzimy już w tych naszych rozważaniach do sedna miłości. Tego, co nią możemy nazwać. I być może za chwilę powiemy coś, co wyda wam się tożsame z tym, co już wcześniej usłyszeliście od nas. Nam się tak na pierwszy rzut ucha wydawało. Ale zacznijmy od tego dobra, bo dzisiaj pojawia się pierwszy raz słowo dobro. I my sami tak zaczęliśmy się zastanawiać, co to jest i jak o tym powiedzieć. Tak, bo dobra może być pizza, dobro też może być tutaj między nami jakieś, ale też dobro takie w samym sobie. Zarówno święty Augustyn, jak i Karol Wojtyła, jeszcze jak nie był papieżem, pisali o filozofii chrześcijańskiej w kontekście dobra, pisali o dobru. I być może też kiedyś widzieliście taką animację, taką historyjkę na Facebooku, często to się pojawia, że zło tak naprawdę nie istnieje. Zło jest brakiem dobra. Dobro jest tym, co istnieje. Także tego. Nie rozciągając tego na wiele różnych aspektów i nie próbując być tutaj teologami, którymi nie jesteśmy. I raczej nie będziemy. Uczepmy się tylko tego stwierdzenia, że dobro jest tym, co istnieje. Co jest, po prostu. I właśnie tak ma się to dobro w nas realizować. Po prostu bądźmy. Po prostu bądźmy. Bez żadnych intencji. Bez nawet myślenia o tym, że chcemy coś dobrego, czy coś złego, bez grzeszenia. Po prostu, kiedy jesteśmy dobrzy, jesteśmy dobrem. I Pan Bóg, Duch Święty się w nas objawia, się w nas realizuje. I to jest super, że wystarczy być, żeby być dobrym. Tak. I jeżeli teraz myśleliście, że powiemy Wam o tym, że żeby to dobro w Was się realizowało, musicie wyjechać dawać i jałmużnę, tak, modlić się codziennie, pościć, tak, i kręcić na grochu. Oczywiście, z tego ostatniego te wszystkie rzeczy są dobre, post, modlitwa, jałmużna i zachęcamy do nich. Ale żeby to dobro w sobie zauważyć, być może warto po prostu spojrzeć na siebie w prawdzie. Że czasami w naszym życiu udajemy, zakładamy różne maski, bo chcemy się komuś przypodobać. A żeby ktoś mógł doświadczyć prawdy, doświadczyć dobra, wystarczy, że zobaczy nas, takich jakimi jesteśmy. Bo w głębi serca nikt z nas nie jest zły. Pan Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo i po grzechu pierworodnym oczywiście ten grzech wkradł się w nas, nasze słabości i tak dalej. I nie da się być po prostu czystym dobrem cały czas. Nie da się. Ale chcemy doskonalić się w tej miłości, myśleć o tym, żeby być dla innych tacy, jakimi po prostu jesteśmy. Bez maski. To teraz poprośmy o to Pana Boga za wstawiennictwem świętego Walentego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W dniu 8 nowenny polecamy Ci, święty Walenty, wszystkie intencje dotyczące naszego ziemskiego życia. Wielki orędowniku nasz u Boga, wejrzyj na nas błagających Cię i wyjednaj łaski, o które Cię w tej nowennie prosimy. Święty Walenty, Tobie powierzam naszą intencję. Jesteśmy przekonani, że jeżeli prośba ta nie będzie się woli Bożej sprzeciwiała, zostanie dzięki Tobie wysłuchana. W Twe ręce i pod Twoją opiekę oddaję moje życie ziemskie i wieczne. Amen. Zadanie na dzisiaj też nie będzie wymagało, żebyście coś zapisywali, więc bez obaw. Ale jest trudne, bo to jest tak naprawdę też zadanie na każdy dzień, ale na każdy dzień naszego dalszego życia. Ale dziś szczególnie zwróćcie na tą uwagę. Prosimy Was, żebyście mieli szeroko otwarte oczy na to, co dzieje się wokół Was. Bo z pewnością każdy z nas spotyka wiele osób. Wychodzimy rano. Idziemy do sklepu. Tramwaj. Samochód, piesi, inni kierowcy. Studia, praca. Wykładowcy, właśnie. Potem rodzina, znajomi, Boże, wspólnota. Sąsiedzi. Jakieś spotkania, sąsiedzi. Miejcie oczy otwarte na osoby wokół Was. I w jednej sytuacji. Jeszcze bezdomni. Właśnie. To się przypomniało. Oni też są. Dobrze, że ci tak ładnie przypomniało. Ale Karol ma rację. Bezdomni, chorzy, potrzebujący. Dzieci, starcy. Miejcie oczy otwarte. I
w jednej sytuacji, w rozmowie z jednym człowiekiem, w spotkaniu z nim, bardzo świadomie bądźcie tacy, jacy jesteście. Po prostu. Bez udawania, bez maski, bez intencji jakichś złych. Po prostu tacy, jacy jesteście. A jeśli odmawiacie tę nowennę w związku, w parze, nie zapomnijcie wieczorem porozmawiać o tym, co to spotkanie wam dało jako związkowi. Co wy zyskaliście jako osoby, jako związek, jako być może małżeństwo. Czego to spotkanie mogło was nauczyć? To nie jest proste zadanie. Stanąć przed kimś w takim trochę negliżu, takim jakim jesteśmy. Bo w małżeństwie to, albo w narzeczeństwie to jest do zrealizowania, ale jeżeli chodzi o osobę no, obcą nam, to jest trudne. Ale prosimy, żebyście się w to zaangażowali i wierzymy, że dacie radę.